Chcemy swobodnego przepływu kapitału i usług. To jest podstawa funkcjonowania Unii Europejskiej. I absolutnie przeciwko temu się nie sprzeciwiamy. Natomiast my chcemy żyć normalnie. A żyć normalnie to znaczy żyć bezpiecznie. Żyć normalnie to znaczy móc decydować o tym, jakim samochodem chcemy jeździć, czy możemy nim wjechać do centrum miasta, czy nie. Żyć normalnie to znaczy móc mieszkać w domu na taki, na jaki nas stać, a nie z wyimaginowanej jakiejś polityki klimatycznej wkładać grube pieniądze w to, by ten dom remontować. Żyć normalnie to jest również móc spożywać naszą żywność wyprodukowaną w Unii Europejskiej, bo my wiemy, co w tej żywności jest. My teraz nie wiemy, co napływa do nas z Ukrainy. Nie wiemy, jaka żywność napłynie do nas z Ameryki Południowej. Chcemy żyć w Polsce, która ma prawa do decydowania o przyszłości własnego kraju. Nie chcemy żyć w Unii Europejskiej, która będzie nam dyktowała, że nie wiem, że teraz już musimy stracić naszą narodowość i przyjąć wszystko to, co idzie z Unii Europejskiej. To, co jest wartościowe, panie redaktor, w Unii Europejskiej, niekoniecznie wiąże się z ideologią czy nadmiernym wpływem unijnych urzędników na każdy aspekt naszego życia. Chcemy żyć normalnie, chcemy być po prostu w Unii Europejskiej wolnymi ludźmi. Konfederacja. Wolność i niepodległość.